Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym wspaniałym kanale. Witamy serdecznie. A jakbyś powiedział tak, jak ja powiedziałem, to by coś się stało? Witamy serdecznie w kolejnym odcinku. A dlaczego mam papugować po tobie? I dlaczego mi narzucasz swoje zdanie, że ja mam mówić tak jak ty? Zawsze mnie słuchasz. Wiesz dobrze, że u nas w domu rządzę ja. Więc jak ja tak powiedziałem, to powiedziałeś, dobrze mężu, kochany, zrobię tak. A zawołamy któreś dzieci i zapytamy? Kto... Nie wołaj dzieciaków, one i tak nie będą chciały być. Ten... Co kto? Kto rządził nas w domu, co powiedzą. Kochani, pasztet ze szpitala. Tak się to nazywa, ale nie sugerujcie się nazwą, dlatego że tak został nazwany. Dostałem przepis od Macieja Rajewskiego. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Szanowny kolego, troszkę tutaj zmieniłem, dlatego że jest boczku 80 deko, a łopatki 1,20 kg. Powinno być na równo, po kilogramie. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie, jak to się mówi. I teraz tak, zamiast łopatki może być karkówka. Po prostu jak ja ten przepis napisał do mnie, to jest w ogóle mój widz. Super, jeden z moich widzów. Może wy macie jakieś ciekawe pomysły? Może naszych. Dlaczego twoich? Ciebie, słuchaj, ciebie nie widzi jeszcze. Nie widzi, ale czyli słyszę, mój widz, czyli widz. Jak sama nazwa mój widz, czyli widzę. Widzi, wiesz, widz, widz. Rozumiesz? Pogmatwałem. Dobra. On jest tak prosty. Ale do rzeczy, dlaczego ze szpitala? Aha. No właśnie. Dlatego ze szpitala, że żona Macieja, przeszliśmy na ty, pracuje w szpitalu, na kuchni, tak? Tak. I czasami, w ogóle miałem skojarzenia takie dziwne, ale jak po rozmowie telefonicznej zostało mi to wytłumaczone, że jak jest jakaś, było jakieś święta czy coś, to ten pasztet był robiony z okazji tych świąt dla całego personelu. Dobrze mówię? Dobrze mówię, personelu, tak. Nie dla... pacjenci dostawali... bo dziwnie to zabrzmi, nie? Dla pacjentów tego nie było. Chyba. I tak. I z uwagi na to, że ten przepis Maciek miał z kuchni szpitalnej, dlatego pasztet ze szpitala. Oczywiście zamiast łopatki może być to karkówka. Takie dostałem wytyczne. Ale mam łopatkę. Tak jak mówiłem, 1,280 kg i pół kilograma wieprzowej wątroby. On jest tak prosty, że po prostu muszę to sprawdzić, bo to jest chyba niemożliwe, żeby to było tak, jak to powiedziałeś, chłopaku, w życiu lepszego nie jadłem. Zobaczymy. I co musimy zrobić? Jałowo, żadnych przypraw na razie, łopatkę kroimy i gotujemy. To jest jedna rzecz, która będzie gotowana. A boczek, cebulę i wątrobę musimy sobie posmażyć na patelni. Zdjąć, oczywiście wystudzić, to musi nam się zagotować do miękkości. Wszystko przemielić raz albo dwa, jak ktoś uważa. Co tak patrzysz na mnie dziwnie? A co mam robić? Takie. Coś się stało? No, to patrzę. Boli, prygosu, cię boli, czy co? Nagrywam. Się wygięłaś? Boli mnie, no. No. Pokroję sobie tą łopateczkę do garnuszka, który tu widzicie obok. Zalewamy wodą, gotujemy do miękkości, odcedzamy, studzimy. Boczuś, wątrobę kroimy. Oczywiście najpierw zacznę od boczku, żeby go podsmażyć, cebulę i na końcu wątrobę. Też wyciągamy, studzimy, mielimy i wtedy dopiero przyprawiamy. Do tego oczywiście przyjdzie tylko jajka i nic poza tym. No i przyprawy. Sól, majeranek i pieprz i nic poza tym. Zobaczymy, że to takie dobre. Takie proste, ale jak to mówią... Najprostsze, najlepsze, nie? Tak. Zobaczymy. Patrz, teraz tak. Standardowo łopatka jak to łopatka. O, takie kowalundziki. A widziałeś, jak mi ktoś... Dlaczego takie duże? No, to się skurczy. Podczas... No, skurczy się, ale nie tak. Do gotowania. Po gotowaniu się skurczy, to musi wejść nam do gardzieli maszynki. A widziałeś, jak mi tam skomentował jeden ktoś, że... Dziadek mróz, kurde. Oj, chłopie. Nie, to też skomentuje pewnie, bo on zawsze dlaczego komentuje. Co? A dlaczego, że co? Stać się na wędzarnię, stać się na elektryczną tą. Na dziewarkę, a cię na porządny nóż nie stać. No nie stać.
Dobrze, że komentujesz. I teraz znowu skomentujesz. Podbijasz mi oglądalność. Dziękuję ci bardzo. Dziadku Mrozie, masz jakieś anonimowe pewnie konto, bo na pewno tak jest. I tak to wygląda na 100%. Łopatkę tak jak kroję, tak wystarczy. A boczuś zrobimy takie plastry chyba, co? Jak ty myślisz? Nic nie myślę w tym momencie. W sumie racja, że tak, jak powiedziałaś właśnie. Jeszcze właśnie uświadomiłeś mi, że będziesz miał maszynkę do mycia na Świętą Noc. Coś umyjesz chyba. Co? Nie, chyba, może to. Chyba ją. A, i boczuś bez skóry. Maciek dał ze skórą, ja dam bez skóry. Boczuś. Takie plastereczki, co? Plastereczki, myślałam, a czy nie? W którą stronę te plastereczki zrobisz. Byle ja szybciej. Na razie, nie, o byle szybciej. Boże, plastereczki. Słuchaj, coś ci się nie podoba? Podoba mi się, ale no... Nie wiem, a może będziesz zajadała... Byle szybciej. Jak... Weź nie przesadzaj. Jak to twój tata. Tak, z tymi... Placki ziemniaczane. Wtedy nie było malakserów jeszcze, tylko było wszystko trzeba trzeć ręcznie. Pozdrawiamy. To było dobre tak samo. Nie? Tak. Oczywiście wątrobę, jak będziemy podsmażać, to też nie można zrobić jej na podeszwę. Będziemy smażyć to w tym tłuszczu, który nam się wytopi z tego boczku. Nie wiem, czy ja to dobrze... myślę, że tak to powinno być, ale ja tak to zrobię. A na czym będziesz to robił? Na tej patelni, którą ostatnio przypaliłeś? To była dobra historia. Dwa palniki, jeden za drugim na naszej pełnoletniej kuchni. Postawiłem na jednym garnek, który miał się gotować, a na drugim była patelnia. I tak strzelałem tymi palnikami. Ten jest pierwszy, ten drugi. Ten drugi też się podpalił. Ale nie skapnąłeś. I stała pusta patelnia, bez tłuszczu, bez niczego. Tak wchodzą, co to tak jakoś dziwnie, coś się pali. Jamelka? I to była właśnie ta patelnia. Dobra, to na gaz z wodą, to na patelnię, czyli to z cebulą, z wątrobą. Studzimy wszystko i lecimy dalej. Tak to wszystko wyglądało, jak widzieliście na tych krótkich filmikach i zdjęciach chwilę wcześniej. Może przesuń się, pokaż moim kochanym widzom raz jeszcze. Tu mamy boczuś, wszystko jałowo gotowane, nie ukrywam, że sobie dziabnąłem kawałeczek, bo tak apetycznie wyglądał. Patrz, nie mogłem się powstrzymać. Nie dziwota żadna. Tu masz wątrobę z cebulą i ta ugotowana łopatka. Jest to wszystko miękkie, jest to wszystko wystudzone, pamiętajcie, że mielimy wystudzone, ponieważ będziemy dodawać jajka. Mam tu dwa jajka, prosto z kurnika. Podejrzewam, że akurat to ja przyniosłem. Może nie prosto, ale dzisiaj. No. Pewnie tak. Troszkę tego wywaru też mam w razie konieczności odgotowania łopatki, bo gdy będzie trzeba go dodać, bo będzie pasztet za gęsty, to go dodam. Co, kichniesz? No. Uważaj, żeby cię wiesz, nie? No. Przyprawy. Majeranek, pieprz czarny, drobno mielony i sól. Zwykła sól. I to są tylko te przyprawy. Oczywiście przyprawy będzie 18 gramów zwykłej soli na 1 kg. Takie dostałem wytyczne i tyle dam. Majeranek i pieprz oczywiście według własnych upodobań. Na kilogram, czyli jak ja to zmielę do tej misulki, sobie to wszystko zważę. Było tego 1,2 kg. Kilo 280 i pół kilograma, czyli razem wychodzi 2,5 kilograma. Zobaczymy, ile tego będzie po tym ugotowaniu. Coś przegapiłem, czy nie? A dlaczego, skąd ja mam wiedzieć? Czy coś pominąłem? No ale jesteś po to, żeby między innymi
kontrolować takie rzeczy, ale nie wiem, o czym ty myślisz w ogóle. Teraz jestem od tego, żeby kontrolować, a jak kontroluję coś, mówię to, że ci się wściwiam. No zdecyduj w ogóle się, słuchałaś mnie w ogóle? Jesteś taki po prostu... Słuchałaś mnie w ogóle, co ja mówię? No nie, jak A wiesz zwykle. W ogóle, co będziemy robić w tym odcinku? No ja wiem. Na A ty pewno? wiesz? Ja wiem. I nie wiem. No ale ten boczuś ładnie wygląda, powiedz tak szczerze. Ładnie, no. No wytopił nam się tłuszczyk. Tłuszczyk został razem z wątrobą i z cebulą przelany do tej wspaniałej miseczki, który będzie razem do pasztetu. Mielimy wszystko razem. Na koniec to zważę, tak jak mówię, i dopiero przyprawy. To zaraz za chwilę do was wrócę. Przysuń się. Przesunę się w odpowiednim momencie. No dobra, niech nie będziesz będzie. Mi mówił, kiedy mam się przesuwać. Tak właśnie mnie traktujesz, o. Niepoważnie. Nie? No, a dziwisz się? No to nie, że się dziwię. Teraz możemy na przykład łopatkę dołożyć, o. Widzisz, jak ładnie pokroiłem. Dobra, wiadomo co i jak, chyba co? Chyba tak, no. Wszystko razem. I już. Mielimy na makowym sitku, może nie wspomniałem, co czy wspomniałem? Ja chyba nie wspomniałem. Chyba jednokrotnie nie. Będę to mielił. Raz wystarczy. Dobra, bo to trochę zejdzie, żeby to sobie przeplatać. 1,8 kg i co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że takie trochę mi się wydaje przysuchawe. Czy pewnie będzie trzeba dolać tego płynu, jak ty uważasz? No raczej trzeba dolać. No raczej tak. Czyli trochę ubyło, pomimo tego, że dwie cebule przyszły do tego, to mamy i tak o 70 mniej. To teraz. Sól 18 gramów na 1 kg, czyli 1,8 kg. Sobie to policzyłem wcześniej, nie będę udawał. 32,4 grama wyszło i tyle sobie tu wsypię. Na mięso oczywiście, bo jak będziemy dolewać wywaru, to pewnie by trzeba też jeszcze do tego wywaru trochę dodać. 32, poczekaj. A, powiedzmy, że jest. To jest jedno, czyli sól. Oprócz tego majeranek, nie wiem, czy ten majeranek to w gramach jakoś to wyliczyć, czy... No oczywiście, że w gramach. Dziękuję, żono. Byś powiedział, mężu. Sypnij na oko. No ja ci już mówiłam, że na oko to wiesz. Każdy ma inne oko. To oko mnie zgubiło. Jak chcesz, to ci pomogę i się moment uwolnisz. Oj, już teraz to jest za późno. No. Teraz dzieciaku bym na alimenty nie zarobił. Dobra, 8 gramów dam tego majeranku. O. Co za tematy ciekawe. 8 gramów przesypujemy też do tego mięsiwa. Pieprz czarny drobno mielony. Z tym to nie będę chyba przeginał, co? No nie. 1,8. Poczekaj, ile by tego dać? Zobacz, jak to wizualnie ta kubka będzie wyglądała. 4 gramy tam chyba na to. Tak, więcej nie dawaj. Nie będę dawał więcej, bo potem będziesz zganiał, jak będzie ostre. O Jezu, jakie ostre, nie da się tego zjeść. Tak mówisz nieraz, nie? I tyle z tych przypraw. Wyłączamy wagę oczywiście. O, pyk. A co chcesz tu pokazać ciekawego, powiedz mi? Przyprawy, a co? Ale... Jakbym nie pokazała, to byś powiedział, dlaczego nie pokazujesz moim widzom. Oj, dobra. Tak źle, tak niedobrze. Już ty jesteś taki normalnie przekręcony czepialski, czepialski. A wie, ci powiem, że to właśnie piszą w komentarzach, że to ty jesteś czepialska. Bo cię nie znają, to jest tak, ja nagrywam, a ty potem to tak montujesz, żeby wszystko było na mnie. Drogi Macieju, chodź tu przybliż, pokaż to Maciejowi, bo mi się wydaje, że nie wiem, czyżby ta karkówka miała taką dużą różnicę, jeśli chodzi o konsystencję tego pasztetu, przecież on jest za suchy. No oczywiście, że ma. Dwa jajka oczywiście ta do tego przyjdą jeszcze. Ta karkówka, łopatka to jest, wiesz. Poczekaj, ja jeszcze nic nie będę dolewał. Wbiję te jaja. Oczywiście najlepiej bez łupin, jakby to było. Nie? Jak ty myślisz? Piękne. Te moje kurki znoszą jajeczko. Piękne. To jaje tam ładnie. Kurniczek piękny. Żeby nie ten kurnik, to byś miała jajka. Ja myślę, że gdyby nie to, że... Ja się tymi kurami zajmuję, to na nic by się zdał ten twój kurniczek, bo już dawno by z głodu zdechł, jak miałem na ciebie patrzeć. Grzędy takie, że
No i Aż co z się tego, chce że jajka, aż brzemię? się chce te Się jak chce się, jajka aż się chce jajka znosić. znosić. Nieraz po trzy kury w jednym się to nie było tak. No nie. To nie Ej. grzędy, tylko jak to się nazywa? Gniazda. No, Gdzieś nawet grzędy. nie wiesz, jak się No nazywa. wiem, Gniazda. tylko mi wypadło z głowy Ej. grzędy, to przecież Kapnę trochę mimo wszystko. kapnij. No, za mało tego jest. Za mało, no. Oj. Tak, trochę kapnę. Jednak ta łopatka pewnie była za chuda. To pewnie jest ta przyczyna właśnie A w taka. przepisie było, że już nie trzeba nic dokładać? Nie, albo raczej wiesz, ten wywar najlepiej mieć w pogotowiu. Jak rozmawiałem z Maćkiem, to też tak mówił, nie? Ale generalnie jest tak, że Maciek nie dodawał, ale może miał bardziej tłusty boczek, może miał Nie, ty to po prostu źle zrobiłeś. Na bank. Kochani widzowie, widzicie, co ja tutaj mam Jak za. zwykle coś pokręciłeś i... O, jak zwykle. A może ty byś tak zrobiła? Co Nie bym zrobiła? wiem, coś. O, coś, obojętnie coś. Co, jak ty myślisz? Na YouTube'a to ty nagrywasz. No to. No. Jo. No. Proszę. Dobrze. Ja chyba już nie będę nic dodawał. Co, jak ty uważasz? Patrz, ta konsystencja No jest taka, że jak się widzicie, uklepie w tych mówiłam, że się cały foremkach. czas mnie o wszystko dopytuje. Oj tam. Siedzi tylko, a jak ty uważasz? No się 2 tak. czy 3 gramy czosnku? Słuchaj, pytania się same Gram pieprzu czy nasuwają. 2? A może jeszcze coś bym dodał? To ja już bym więcej nic nie dawał. W sensie tego. Ale spójrz, czy byś dodała tego. No i Tak, tak, tylko. tak to wygląda cały czas. Spójrz tylko, czy już jest dobre, żeby to uklepać, A za chwilę uformować. jeszcze będziesz tutaj mrugał do mnie, żebym posmakowała, czy na pewno jest dobrze. Ja to sam posmakuję. Jeśli chodzi o smak, tylko powiedz mi, bo wydaje mi się, że chyba ja go uklepię w tych foremkach. Foremki oczywiście aluminiowe, Ale podobno jest dla to pro. mnie on jest za suchy. Jeszcze jak go włożysz do foremki i on Ale nie będzie masz skór parował. żadnych, żeby nie było tak, że nie będziesz mogła go kroić, bo się rozlatywał. A czy widziałeś gotowy produkt, jak wygląda? Pokazał Nie ci pan. widziałem. Maciek, dolewam. Słyszałeś, kto mi kazał? No bo to jak potem to odparuje, to się zrobi wiór. Co ci odparuje? No, jak co No, odparuje? No wiór. przecież jak będziesz piekł, to chyba normalne, że trochę się ten ulotni. Tym bardziej, że tam nie ma tłuszczu, więc to nie zostanie tłuszcz, tylko. No co? Skończ, kobieto, gadać już przez moment teraz, No bo ale to ten. powiedzcie, czy nie mam Pewnie, racji? że nie masz racji. Oczywiście, że mam. A, masz. Jak zawsze. I potem i tak zawsze wychodzi na moje. No, przytakujcie jej, niech, bo przykro będzie kobicie. Jo. Nie. Dobre będzie tak teraz już, czy jeszcze kapnąć? Jak już ma być? Nie, chyba mi się wydaje. Nie, już teraz jest ok. O Jezu, jak pachnie. I co? I to takie proste było, naprawdę? Już niemożliwe, co? Dlaczego? No bo to tak jest przyprawione, wiesz jak, nie? Najprościej chyba jak się No da. i tak jest najlepiej, tak samo jak Trzeba z kiełbasą spróbować. czasami. I normalnie teraz jakbyśmy byli poza kadrem, to weź to posmakuj by było. I zobacz, czy nie trzeba dołożyć soli. Powiedziałbyś tak, czy byś nie powiedział? Nie zmieniaj tematu. Foremeczki, kochani, pieczemy 190 stopni, nawet w naszym piekarniku, góra dół przez godzinkę czasu. Mam tu łyżkę. Przekładamy I łyżeczką. co, już Ponoć. nic nie trzeba tam dołożyć? Nie. Słoność odpowiednia. Wszystko. No, słuchaj. Chodzi najbardziej o słoność, bo jeśli chodzi o majeranek i o pieprz, to dałem tyle, ile wiesz. Nie? Ile Ile było widać? Tak, uważałeś? ile uważałeś? Chciałem tego. Na oko. Dokładnie to chciałem powiedzieć, nie? Na oko, ale zważyłeś. Na oko to chłop w Po szpitalu wiesz, nie? mojej właśnie delikatnej aluzji. Twojej delikatnej właśnie aluzji. Taka to była delikatna aluzja, że potem piszą widzowie. Chłopaku, ile ty wytrzymujesz? Ty się nie śmiej, bo to tak jest właśnie. Co, mówicie Jak coś? oni by z tobą z tydzień posiedzieli, To co? ci, którzy tak piszą, to oni by mi jeszcze medal dali. Chciałam cię, żeby mnie na rękach nosili, ale by nie poradzili. O Boże, Boże, kobito, kobito. No. Dobra, ogłaszczę to. Jedną chociaż uformuję. Nie wiem, czy będą takie ładne równe. Ja nie będę pełny ładował, tak żeby były trzy takie właśnie A foremeczki, uważasz, co? że będą trzy? Ja uważam, że nie Uważam, że nie będą. będą, ale No, to nałóż jeszcze w drugą i potem dołożysz tak, żeby było było. napisane, że trzy średnie foremki. To chyba są średnie, czy To nie jakie? są średnie, bo to są duże. Aha, no to nie powiedziałaś tego. No, a nie widzisz? Kupiłem. No nie wiem, jakie to były. Ja to. A one są bardzo wysokie. To może to jest tak właśnie.
To co, mówisz, żeby to na razie zostawić tutaj? Tak, i włóż do drugiej i potem będziesz wyrównywał. No, mogę i tak zrobić, ale to sam na to wpadłem, żeby nie było, że ty może. Dobra, to co, poza kadrem może już, bo szkoda czasu. Z następną robimy tak samo, a w piekarniku się okaże, czy były dwie, czy były trzy. Ale raczej dwie. Dobra. Dwa wyszły, jak widać, wspaniałe pasztety, wspaniałe foremki z pasztetem. Dobrze powiedziałem? Bardzo dobrze. Chleb oczywiście musi być sklepowy, dlatego że... Może ty powiesz dlaczego. Bo podczas mojej wizyty u fryzjera... Tak, u fryzjera było, naprawdę. Tak. Zadzwoniłam, żebyś wyjął. Przesłałeś mi zdjęcie z wyjętym chlebem, połowa, a cały pół chleba zostało w foremce. Nie, przykleił się jakoś. Ale ja nie wiem, jak ty to zrobiłeś. Widzisz? Nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. Kiedyś będzie... musi być pierwszy raz. Tak, ale teraz już będziesz miał, oczywiście ostatni raz wyjmuję. No tak, no. Więcej nawet mi nie dawaj chleba do wyjmowania. No właśnie. Będziesz piekła wtedy, kiedy pretekst, będziesz. Po Bo potem się tak zrobiło, jak tam właśnie, nie będę tego pokazywał już. Użyję tego i będzie dobrze. Całe szczęście, że mamy taki chleb nieraz w domu, bo smażymy chleb w jajku. No tak. No tak. No. Wyjąć go z tego, czy nie? Wyjmij. Macieju, mam nadzieję, że tak to miało wyglądać. Ciekawy jestem bardzo. Czy on faktycznie taki i jest jak... Czego wyjmę? Czekaj. A wyjmę. Żebyś nie wyjął jak tego chleba. Dobra, teraz będzie patch, widzisz? Jak chleba, teraz będzie mi wypominała na każdym kroku. No oczywiście, chleb. Że będę. Tak się zrobiła, to tak wyszło. Co ty się dziwisz? No w całości na razie jest to. Ładnie pachnie. A zabierz ten chleb z tego. Patrz, zabierz chleb z tego. Wytrzyj to okruszki, przetrzyj ręką jak zawsze. Boże. Dobra. Brzeszku, taki mniejszy prostorek, nie? Patrz, będzie się sypał na początku. Wiesz? Naprawdę to jest dobre. No wezmę ja sobie wiem. Dwie, zrobię kanapeczki, nie? Myślałam, że powiesz, zrobię dwie i jedna będzie dla ciebie. Chcesz? Nie. Trzyma się, naprawdę się trzyma. Ja myślałem, że tak nie będzie. Niesamowite. Wow. Pachnie ładnie, jak pasztet. Jak ma pachnieć? Naprawdę dobry. No. Patrz, się przyzwyczaiło. Już musiałeś zjeść. Taki okruszek. Naprawdę dobry. Warzywa to tylko cebula i to jest chyba też istotna rzecz, co? Bo nie ma tej słodyczy z marchewki na przykład, nie? Nie wiem. Nie mogę się wypowiedzieć. Bo jak zwykle kazałeś mi poza kadrem tylko farsz posmakować. Musiałaś to powiedzieć, nie? No musiałam, bo wspominałam o tym wcześniej, że tak jest. Jakbym powiedziała, że czegoś brakuje, to byś doprawił. Na szczęście ale niczego. Znasz się na tym, na moim smaku i wiesz, że... Gust to masz dobry, to wiem, nie? No. Smakowałeś się już przy tej drugiej krągle? Moje, poczekaj. Dobry wyszedł. Ale czym jesteś taki zaskoczony? Myślałeś, że nie wyjdzie? Że prosto, taki prosty. Myślisz, taki prosty był, nie? No. To posmażasz, przygotujesz, mielisz, przyprawiasz, pieczesz i o. Tutaj kończę. Pasztet ze szpitala, no. Ja ciekawe, jakby to blenderem machnął, nie? No to już było coś innego.
Pasztet to musi tak być jak pasztet. Za bardzo może przypiekłeś na wierzchu i dlatego tak się kroi ten początek. Bardzo możliwe. I jest grubo zmielony, dlatego grubo. Nie jest blendowany, tylko jest po prostu mielony. Mimo, że na makowym, ale raz. I może ta góra nam się delikatnie kruszyć, ale w niczym to nie przeszkadza. Kochanie, naprawdę dobry pasztet. Przepis będziecie mieli w opisie na ten pasztet ze szpitala. Na ten prosty pasztet ze szpitala. Bo chyba prostszego to nie ma. Dziękujemy Ci, drogi Macieju, za ten wspaniały przepis. A jak ktoś z Was, nasi drodzy widzowie, ma coś fajnego, co można by zrobić i pokazać, zapraszam na priv z przepisem. Oczywiście nie jakieś wymyślunki. Takie coś, to o, idealna rzecz. Kochani, jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Zachęcam do tych czynności, będzie nam bardzo miło. Subskrypcja, dzwoneczek, będzie nam jeszcze bardziej miło. Najlepiej jak to jest w parze, to wtedy jak będzie jakiś ciekawy film typu tego na naszym kanale, to będziesz, drogi widzu, droga widzko, informowany o tym. Jeśli chodzi o przyprawy, jeśli chodzi o jakieś jelita i o wiele, wiele innych rzeczy niezbędnych do zrobienia wyrobów domowych, wszystko kupicie w sklepie Jelux Polska. Link w opisie, kod rabatowy Kostrzewski 10 również. Social media, Facebook, grupa, moja nasza grupa. Nie? Tak, dokładnie. Swojskie gotowanie i wędzenie zapraszamy serdecznie. TikTok, swojskie gotowanie, Instagram, swojskie gotowanie. Sklep internetowy, swojskie gotowanie i wędzenie.pl. I to tyle z ogłoszeń parafialnych. A jeśli chodzi o pasztet, naprawdę dobry. Polecamy, pozdrawiamy, cześć.